Dorota Masłowska jest dziś moim gościem. Osoba, która nie przepada nas za rozmowami, takie mogłam odnieść wrażenie. Niechętnie mówisz, niechętnie bywasz, a w sumie teraz miałabyś powody do tego, żeby celebrować chwałę, dni chwały. A masz jakieś propozycje, gdzie powinnam się pojawić? Wiesz co, ja bym szła takim tropem, gdzie najwięcej dają darmoszek, nie? Mogę ci dać adresy paru artystek, moim zdaniem Bizancjum skończyło się w jakimś 2004. Aha. Na bankietach nie ma już fontan z czekolady i jakichś pysznych drinków, tylko jest kryzysowa. Ale to nie dlatego tam nie chodzę. No to uspokoiłaś mnie, bo myślałam, że do 2004 harmonogram zapewniony nawet dwa razy dziennie. Obłowiłaś się, dlatego nie musisz często wydawać książek. No bo w jednym z wywiadów powiedziałaś, że nie masz takiej presji, że co rok, co pół roku musi być jakaś książka. To prawda. Ale z drugiej strony... Będę musiała trochę przyspieszyć ze względów finansowych. Mhm. Czyli z pisarstwa da się wyżyć. Niedawno czytałam taki manifest jednej z pisarek, która była bardzo rozżalona tym, że tyle godzin spędziła nad swoją książką i dostała w sumie zupełnie nieadekwatną do spędzonego czasu kwotę pieniędzy od wydawcy. Czyli co, przyznaj się, można żyć z pisarstwa? Da się z tego utrzymać? Da się z tego utrzymać, ale wydaje mi się, że w Polsce dotyczy to, co mówię, niewielkiej ilości osób i że osoby nie tworzące rzeczy, które gdzieś tam zahaczają o w jakikolwiek sposób o pop, po prostu są skazane na freelancerkę i zarabianie pieniędzy na różne inne sposoby, aczkolwiek mając talent pisarski, można go przerobić na różne inne talenty. Mm-hmm. I można żyć z pisania, ale niekoniecznie z pisania książek. Natomiast powinna się to spytać Michała Witkowskiego. On radzi sobie dużo lepiej ode mnie. Wiesz co, jeśli chodzi o... Przynajmniej Michała, w swojej wyobraźni. Też chciałam cię o to zapytać, bo na przykład on bywa ostatnio na bankietach. Jego często widuję w bardzo fikuśnych kreacjach i z takim pluszowym, różowym niedźwiadkiem. Ale on był zawsze dużo bardziej łakomy ode mnie. Czyli widzisz, że może on zwiastuje tę tendencję, że znowu fontanny z czekolady wraca. Ewentualnie po prostu już tak musiał biedak zacisnąć pasa. Oby to właśnie to zwiastowało. Odczuwasz czasami kryzys twórczy? Pytam, nie wiem, nigdy nie byłam artystą, nie wiem jak to jest. Odczuwam go bardzo często. Odczuwam go za każdym razem, kiedy kończy mi się szał twórczy. Mhm. Właściwie funkcjonuję w takim systemie dwubiegunowym. Albo robię skrajnie dużo, albo nie robię nic i uważam, że utraciłam talent do czegokolwiek i że muszę się zająć jakimś sensownym zawodem, stolarstwem, może rzeźbą. No to musiałabyś porozmawiać z Pawłem Althamerem na przykład. Może powinnam zostać zwykłą kuchną albo nie silić się na żadne szaleństwa. Bardzo podobało mi się w jednym z opracowań twojej twórczości, ale przez internautów sporządzoną. Ktoś napisał, że masz niezwykłą zdolność ugniatania słów, tak jak zawodowi kucharze z kilkoma gwiazdkami Michelin. Powiedz mi, kiedy ty zauważyłaś, że to, co się dzieje wokół ciebie, tak łatwo przekładasz na słowa i to na słowa, które bezczelnie odzierają naszą rzeczywistość z jakiegokolwiek lukru, nawet jeżeli nam się wydaje, że ten lukier tam jest? Szczerze mówiąc, pamiętam, że zawsze sprawiało mi to wielką przyjemność. Pamiętam też, że kiedyś mój brat, który nigdy nie przeczytał żadnej książki, bardzo przepraszam, jeśli to nieprawda, być może przeczytał jedną albo dwie, który kiedyś przeczytał jakieś moje, nie wiem, dywagacje na temat dzieciństwa, powiedział mi, że mam olbrzymi talent literacki. Było to około usłyszeć roku... Usłyszeć to od kogoś, kto nie przeczytał żadnej książki. Okay. Ale było to około roku 93. Zrobiło na mnie wielkie wrażenie i od tamtego czasu bardzo w siebie wierzyłam. Być może niesłusznie. To często właśnie wtedy pojawia się impotencja.
No to straszne w takich warunkach przeżywać impotencję. Ja nie wiem, prawda? Czy bym sobie z tym poradziła. Ale mam nadzieję, że dotyczyło to tylko impotencji twórczej. Ha, ha, ha.